musiałem obiektyw zmienić ogólnie, bo czekałem na przystawkę do Sony, do którego mogłem podłączyć obiektyw od Nikona i mogę teraz zrobić taki myk, trochę szerszy kąt, ale mi się nie podoba ten szerszy kąt. Tak jest chyba okej, nie? Idziemy, panie, w ogóle. Tutaj. Czyli muszę go odprowadzić do wyjścia, w sensie. Ja to chyba wszystko wyczyściłem. Tak, tutaj wszystko chyba wyczyściłem. Tylko czy ja go mogę wykorzystać jakoś... Odwaliło ci? Nie zbliżaj się do tego zamku. Panie, wszystko w porządku. No chodź. Tego, kurwa, co ty się boisz? No mówię, on zawsze był tchórzem, jebaniec. Zawsze, nie? Zawsze się cykał. O, idzie. Wszystko w porządku? Świetnie! Dobra, Diego, chodź. Da się jakoś naokoło przejść? Ej, no nie mów, że ja z nim muszę dymać naokoło. Nie chcę się zbliżać do zamku. Chodź tu boczkiem, panie, chodź. Diego! Halo! Kolego, tu jestem. Dobra, idziemy naokoło w takim razie. W ogóle mnie nie słuchasz! Nie zbliżaj się do tego zamku! No dobrze, chodź. Nie wiem, którędy w takim razie przyjdziemy, ale musimy jakoś przejść. Dobrze, tędy. Tu chyba orki wytłukłem wszystkie, nie? To jest wysoko w ogóle, panie. Tu były orki, a tu były wargi. Ty, lepiej, żeby on umiał strzelać do tych wargów. Chociaż NPC zawsze zabijają te zwierzęta na strzała, nie? Sprawdźmy to. Musimy to sprawdzić. O Jezu! Diego zawsze było OP. Nice. Grzybki pozbieram, bo... grzybki dają realny bonus. Ile masz lat? Z tym starym dziadem. 4 dychy na karku, panie. To już nie ma żartów. Diego, strzelaj! 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 Jaki damage on robi? Jedna bestia mniej! Płonie, solidny damage. Diego, jestem tutaj. No, co tu się dzieje? Kolejny poziom, easy win. 28. O, chłopie, chciałem mieć 28 po raz kolejny. To by się działo. Tyle sił na granie. Ale daleko mi od narzekania generalnie, bo szczerze powiedziawszy, moje 40 lat skończone to jest moja prawdopodobnie najlepsza forma fizyczna. Nie ma czego nie ma. Jaką miałem w życiu, także... Nic tu nie ma czego znajdować. Grzybki jeszcze tylko wezmę. Jasno się robi. Panie. Easy. Powiedz, jak odpaliłeś Gothica 2, bo jest bez nocy... Nie, to jest z... Wiesz co, ja gram na Gogu, bo moja wersja Steamowa nie działa po prostu. I bardzo dużo ludzi ma problem z odpaleniem wersji Steamowej. Także ja akurat gram na Gogu i o dziwo, wersja Steamowa działa mi na laptopie, a z kolei wersja Gogowa nie działa mi na laptopie. Także Gothic bez patchów jest, kurwa, czystą loterią. Ale są jakieś community patche, które niby poprawiają temat i nie wiem, czy naprawią wersję nieodpalającej się gry, ale... Znaczy element nieodpalającej się gry, ale... No cóż, co mam ci powiedzieć, to jest Gothic. Ta gra to jest techniczne jebane dno, nie? Także obecnie. Także tu nie ma co się za bardzo dużo po tej grze spodziewać, tej kwestii. Ona po prostu nie chce dobrze chodzić na współczesnym sprzęcie. Diego, jesteś czy się zbugowałeś? O, widzicie to? Te chrupnięcia na początku? No mówię, ja nie mam najgorszego sprzętu i ta gra chrupie, nie? Na starcie chrupie. I czasami potrafi chrupnąć, zmienić się w ogóle jej wydajność po jakichś dziwnych sytuacjach. Nie wiem dlaczego, po prostu trzeba wtedy zrobić save load i zaczyna działać w miarę normalnie, ale czasami chrupie. Czy ja już wszystkie 3 kopalnie zwiedziłem i rozkminiłem, o co chodzi, czy jeszcze nie? Dobrze, może jakieś wargi będą do zabicia. Tu były orki. Czekajcie, bo mnie trochę zbili panowie. Muszę podjeść. W sumie mogę najpierw grzybki zjeść w pierwszej kolejności, nie? W ogóle ja to jestem, kurwa, Żyd, totalnie. Ja to nie lubię używać przedmiotów w grach. Chomikuję zawsze i później po ostatnim bossie kończę grę z maksymalną ilością rzeczy, które mogłyby mi pomóc. Ale zawsze mi ich szkoda używać. To takie moje, kurwa, zboczenie, nie? A, przyda się. Na cięższy czas. Który pierwszy? Ja nigdy, niespecjalnie, że tak powiem... Wychwalam Gothica jako grę, ale kiedyś podjąłem się wyzwania, że muszę tę grę ukończyć, bo jako osoba, która hejtuje te gry, mówię, dobra, no nie ma chuja, trzeba je przejść, bo nie można tak rzucać słów na wiatr, nie? I zacząłem grać niedawno, jakiś czas temu w jedynkę i przeszedłem jedynkę, teraz przychodzę dwójkę.
I tak w sumie dalej hejtuję tą grę, ale gra się w to dobrze, nie? Ogólnie rzecz biorąc. A ta gra swój urok. Coś w tym jest wszystkim. W tym całym chaosie i technicznym rozpierdolu coś jest. Ale generalnie gram pierwszy raz. Znaczy, inaczej, zaczynałem kilka razy Gothica i przerywałem go z różnych powodów, bo miałem gry po prostu ciekawsze do grania. Ale no, w konsekwencji wróciłem, żeby w końcu porządnie tą grę przejść. To jest dopiero w ogóle drugi rozdział. To jest tym wszystkim najlepszy. O Jezus! Mam nadzieję, że Diego skoczy za mną. Skoczy za mną, panie, odważnie. Odważny chłopak. Czekaj, bo Mercy mówił, żeby go zaprowadzić do wyjścia, tak? Z doliny. A ciekawe, czy jestem mu w stanie wpierdolić, co? Bo on chyba nie był... O Jezus, 600 expo. Ale nic tu nie ma. Ciekawe, czy coś mi powie, co? Kiepski miecz. Nic tu nie ma. Chyba nie wstanie już, co? Bo nie żyje, panie. Tak to była z ciekawości. Chodź, Diego, idźmy. Zabił go piorun, panie. Easy win. No także ja generalnie gram, nadrabiam sporo starych gierek, z które mam gdzieś tam, miałem sporą przerwę od grania w gry w ogóle. Także mam dosyć solidną pulę gier do nadrobienia i gotiki są na liście. Dosyć niewysoko, ale nie no, mówię, no w pewnym momencie poczułem przyjemność grania w tą grę, nawet po tak wielu latach od premiery, bo i w wersję vanilla takie absolutne, bez tych wszystkich patchy, dodatków i tych wszystkich zmian, które ludzie sobie wymyślają w tej grze, bo ja nie lubię czegoś takiego. Final Fantasy VIII, no przeszedłem Final Fantasy VIII, chłopie. Final Fantasy VIII to był i siódem, w ogóle Final Fantasy to... No właśnie to jest ten problem, że ja, to jest okres, gdzie kiedy inni ludzie grali w Gothica, to ja grałem w tamtym czasie, w tamtych czasach w tego typu RPG i Gothic nie wydawał się zbyt solidną grą w tej kwestii. Dziś kupiłeś Final Fantasy VIII? O, a na Steamie, tak? Tą wersję Steamową? Czekajcie, gdzie to się szło? Mam też chyba kupioną. Nie, siódemkę mam chyba kupioną na Steamie. Nie wiem, czy ósemkę. Ósemkę mam na iPadzie kupioną. Ósemka zajebista gierka. Znaczy, wiesz co, ósemka była często krytykowana za różne zmiany fabularne przede wszystkim i tak dalej, bo w tym momencie ta gra miała trochę problemów narracyjnych, ale ogólnie rzecz biorąc ósemka, to jest bardzo solidny tytuł, zwłaszcza kinematyki w tej grze są świetne i w ogóle animacje summonów i tak dalej. Zajebiste są na maksa. To miejsce, w którym po raz pierwszy się spotkaliśmy. To się nawet tak kurwa nazywa. Było jeszcze coś wyjątkowego w tej okolicy, tylko nie pamiętam dokładnie co. Skoro tak twierdzisz, pozostałą część drogi zaliczę już sam. Muszę załatwić parę spraw, zanim pójdę do Korinis. Dziękuję ci, przyjacielu. Do zobaczenia w mieście. Nice. No gdzie idziesz, kurwa? W drugą stronę pojeździć, gościu. No, kurwa, to jest zajebista stara gierka. Final Fantasy VIII to jest bardzo dobra stara gra, absolutnie obowiązkowy tytuł. Siódemka, ósemka i dziewiątka to są gry obowiązkowe, nie? Szóstka też zresztą, szóstka jest też zajebista. Tylko, że szóstka już jest trochę barierą graficzną dla wielu, co jest błędem, bo te gry były dosyć rozbudowane ogólnie rzecz biorąc i zajebiście narracyjne. Narracyjnie zajebiście, zajebiste, także... Czy to już jest czas, żeby z nim pogadać, czy nie? Czy ja już wszystko ogarnąłem? Jeśli chodzi o grupę Sylwestra... Widziałeś go? Rozmawiałeś z nim? Wszyscy zginęli. Zaskoczyło ich stado pełzaczy. A co z Rudą? Wiesz, ile zdołali wydobyć? Zdążyli zabezpieczyć kilka skrzyń. Ukryli je w jaskini, przy ścieżce prowadzącej z zamku do miejsca wydobycia. Do diaska. To byli dobrzy ludzie. Niech Inos ulituje się nad ich duszami. Dokładnie. Rozmawiałem z Markosem. Rozmawiałem z Markosem. I jakie wieści? Ile rudy zdołali wydobyć? Cztery skrzynie. Markos opuścił już miejsce wydobycia, by przenieść rudę w bezpieczne miejsce. Teraz... Muszę się cofnąć w jedno miejsce. ...za liniami orków. Prosi o posiłki. Kurwa, muszę się cofnąć do pierwszego miejsca. I opuścił już kopalnię? Niedobrze. Bo miałem bardzo te zębacze niedobrze. Pozabijać się nie cofnąłem tam. Mam wysłać dodatkowych ludzi? Trudno. Dwóch będzie musiało mu wystarczyć. I uwolnić tamtego gościa. Kurwa, muszę się tam wrócić. No dobra, wrócę się. Co mi tam? Czy łatwiej będzie się wrócić z zamku? O Jezus, to aż na północ. Ja pierdolę, nie. Łatwiej będzie stąd wyjść. I chyba zaraz śledzia łyknę i będę cisnął na pełnej. Chcę się od ciebie uczyć. Proszę, przynoszę ci pierścień Tangrona. Dokładnie. Proszę, przynoszę ci pierścień Tangrona. Powinien cię ochronić.
Tengron powiedział, że przyjdzie po niego, kiedy tylko wróci. Co? Wiesz, co to za pierścień? Dostał go w nagrodę za odwagę w bitwie. Mówisz, że chce go z powrotem? Jeśli taka jest wola Inosa, to tak się stanie. Jeśli taka jest wola Inosa. Być może taka jest wola Inosa, panie, ale... Nasza wola w tej chwili to jest wola backtrackingu. Tutaj ich trochę posprzątałem, ale w sumie mam większy damage, nie? Mógłbym wytestować swoje umiejętności. Bo to chyba, żeby się dowiedzieć, o co tu chodzi, musiałem je zabić i żeby ruszyć kwestię, bo nie mogę porozmawiać innej sytuacji z Garondem chyba. Znalazłem Olawa. Jak się ma? Nie żyje. Wilki go zjadły. O cholera. Mam nadzieję, że chociaż ja zdołam się stąd wyrwać. Ja pierdolę. Chyba się ci nie uda się stąd, panie, wyrwać. Jak tam morale twoich ludzi? Naprawdę chcesz wiedzieć? Są tak przerażeni, że w ogóle nie nadają się do pracy. To tutaj było, załatw czy nie? Jakoś ten problem z zębaczami, albo czekają nas poważne kłopoty. Załatwiłem, panie. A nie, u góry są zębacze jakieś. Może ten został, dobra. Te dwa zostały chyba. Tak, tych nie widziałem. Okej. No i porobieni. Dobra. Zrobione, panie. Ale fajet. Zębacze już nie sprawią wam problemów. Dobra robota. Powinniśmy poradzić sobie z resztą tych bestii. Easy. Powiedz mi, ile rudy udało wam się wydobyć do tej pory? Zamelduj Garondowi, że udało nam się wydobyć jedynie dwie skrzynie rudy. Z powodu ciągłych ataków poniosłem spore straty. Mhm. Jeśli Garond przyśle mi więcej ludzi, będziemy mogli dalej wydobywać rudę. Rozumiem. Zawiadomię go. Easy. Dobrze. Reszta należy do ciebie. My postaramy się jak najdłużej utrzymać pozycję. W porządku. Bilgot, czy ty dotrzymaj obietnicy? O. Pora ruszać, Bilgot. Pakuj manatki. Jestem gotowy. A gdzie w ogóle miałem go zabrać? Bo nie pamiętam. Do zamku, czy co? Dobra, to mnie nie interesuje. Hej, ty! Czy też w ogóle wyprowadzić z przełęczy? Czekajcie, bo muszę to sprawdzić, bo nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Klątwa Bilgota. Bilgot coś mógł wydostać się z doliny. A, dobra, no to czyli też musielibyśmy go zaprowadzić do tam, gdzie Diego chyba. Bilgot, jesteś? Jesteś, dobrze. Patrzmy, jakąś dobrą dróżkę tutaj. Na północ. Może on się nie będzie orków bał, jak Diego. Tłuszcz jeden wstrętny. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł go tam wyprowadzać, szczerze powiedziawszy. No dobrze, pomożemy mu. Co tam? Pomożecie? Pomożemy, panie. Jakieś roślinki do zbierania, ale w sumie tego... Ej, w sumie mógłbym go przeprowadzić tym samą drogą, co Diego, ale może on się nie będzie bał, to będzie szybciej. To może będzie szybciej, panie. Nie boi się, patrz. Ale on wie, że... Wie, o co chodzi, chłopak. Tutaj mogłoby być też poprawione troszeczkę sterowanie myszką, bo ono jest... Ej, czekaj. Czy ja tam nie natrafię na orków po drodze? Nie, tu chyba wszystkich zabiłem. Tu zabiłem wszystkich. A Diego jest dupek, bo on by mi pomógł wybić wszystkie te orki, gdyby był odważny. A on kurwa tchórz, on całkiem dobry damage robił. Chyba, że gdzie indziej trzeba go wyprowadzić, ale mam nadzieję, że nie, bo stracę czas tylko. Ale dobra, kopnę się do zamku teleportem. Easy win. Nudna przeprawa znowu. Jutro sobie zaczynam Kotora. Jutro zacznę, bo w niedzielę i pewnie wrzucę w niedzielę na kanalik skrócik, także będę sobie wrzucał takie, nie wiem, do 15 minut myślę skróty z całej rozgrywki. Nie mam za bardzo czasu, żeby kurwa pykać, także muszę się nagrać w weekend, wykorzystać każdą godzinę wolną. Tylko mam nadzieję, że to zadziała ku Diego, panie. Idziesz za mną? Idziesz? No i idziesz. Dobra. No, w sumie jak za nostalgię, to całkiem spoko. Całkiem spoko zagrywka. W sumie jak to Diego mówił, jeżeli będziesz próbował się zabić, to nie będę ci przeszkadzał. Dobra, jesteśmy. Easy. A teraz szybko. Ten teren jest niepewny. Dziękuję. Nie daj się zjeść. Szkoda by cię było. Żegnaj. Bilgot, nara, trzymaj się. Dobry uczynek spełniony. Zrobiliśmy to. Mam nadzieję, że pójdzie do kopalni, a nie na ten skrót co Diego, bo tam są orkowie, panie. Która to była runka? Dobra, leci, panie.
No jakoś tak, kurwa, nie wiem. Czuję, normalnie mam wrażenie, że gdyby to była współczesna gra, to bym ją wypierdolił i nie był mu specjalnie zadowolony, ale trzeba sobie tu troszeczkę dopisać, nie? Żeby grać w relikty w dzisiejszych czasach. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Parsifal, ja z wami w ogóle chyba nie gadałem, panie. Hej. Muszę z wami pogadać. Czy możesz mi coś powiedzieć na temat kretów? Co możesz mi powiedzieć na temat kretów? What? Zebrałem trzy grupy. Marcos, Fayet i Silvestro. To paladyni nimi dowodzący. Mm-hmm. Grupa Marcosa skierowała się do starej kopalni, prowadzona przez starego kopacza Grimesa. Dwie pozostałe grupy wyruszyły razem. Jergan, jeden ze zwiadowców, doniósł mi, że rozbili obóz niedaleko wielkiej wieży. Mm-hmm. Jak wygląda sytuacja? Jak wygląda sytuacja? Obóz jest otoczony przez orków. Nieźle się okopali. Bardziej alarmujące są jednak ataki smoków. Zniszczyły już cały zewnętrzny pierścień. Kolejny atak smoków przyniesie ze sobą jeszcze dotkliwsze straty. Mhm. Ile jest tych smoków, panie? Ile jest tych smoków? Nie wiemy dokładnie, ale pewne jest, że więcej niż jeden. To jednak nie wszystko. Cała górnicza dolina jest pełna bestii wspomagających smoki. Nie oszukujmy się. Bez posiłków z zewnątrz nasze szanse na przeżycie są nikłe. Jak nikłe? Panie, ja jestem tutaj. Wiesz, co to znaczy? Panie, względny spokój, ale ta sytuacja może się bardzo szybko zmienić. Czy wiesz, jak mogę się dostać na teren wydobycia? Wiesz, jak mogę dostać się na teren wydobycia? Chyba trochę za późno z nim porozmawiałem. Nie ma żadnej ścieżki prowadzącej do doliny. Droga głównym szlakiem wydaje się jednak mało rozsądna. Trzymaj się z dala od lasów i unikaj orków. Niech Inos cię prowadzi. Mm-hmm. Z którą grupą kretów poszedł Diego? Diego? Ten skazaniec? Jest w grupie paladyna Silvestra. Dobrze. Nie musisz mnie o to pytać. Oryk, na czym polega twoje zadanie, panie? Na czym polega twoje zadanie? Szeregowiec. Jestem oficerem strategicznym. Przesłuchiwać króla. Paladyna? Aktualnie podlegam wielmożnemu kapitanowi Garondowi. Mm-hmm. Jesteśmy ostatnimi paladynami na zamku. Pozostali albo uciekli, albo polegli. Mhm. Naszym zadaniem jest doprowadzić tę ekspedycję do szczęśliwego końca. Okay. I tak też uczynimy. Porządek. Na Inosa tak uczynimy. Dobrze. Mam dla ciebie wiadomość. Mam dla ciebie wiadomość. O co chodzi? Twój brat nie żyje. Mój brat? Mhm. Inos wystawia mnie na ciężką próbę. Mój brat zginął jako jego oddany sługa. Ta wiadomość przeszyła me serce jak strzała. Och. Jedynie w modlitwie odnajdę siłę. Jak wygląda sytuacja? Jak wygląda sytuacja? Musisz odnaleźć krety i rudę. Potem zastanowimy się nad drogą odwrotu. Panie, mam dla ciebie ostatnią wiadomość. Rycerz. Tylko dobra, czy to mi zmieni w ogóle rozdział? Teraz jest, to jest pytanie. Rozmawiałem z Fayetem. Rozmawiałem z Fayetem. Co u niego słychać? Nikt nie Jego nie ludzie nie wydobyli zdanie. Dwie skrzynie rudy. Dwie skrzynie? Ja potrzebuję 200 skrzyń! Mam ci też przekazać, że potrzebuję dodatkowych ludzi. Co? Mam wysłać kolejnych ludzi na pewną śmierć? Nie ma mowy! Niech to diabli! Co się tu dzieje? Czyżby sam Beliar przybył, by się z nami zmierzyć? Większość moich ludzi zginęła. Dzięki tej garstce rudy nie powstrzymamy nawet jednego orka, a co dopiero całą armię! Czemu jego klatka piersiowa się rozciąga tej zbroi? Co z listem do Lorda Hagena? Panie, chłopie, zainwestuj swoich ludzi, bo kurwa umierają. Mamy w sumie 10 martwych skrzyń rudy, a straciliśmy dwa razy tyle dobrych ludzi. Nic się w Dostaniesz swój list. Lord Hagen musi się o tym dowiedzieć. Ta dolina jest przeklęta. To siedlisko zła. Powinien być mądrzejszy. Mhm. Co zamierzasz teraz zrobić? Co zamierzasz teraz zrobić? Próbowałem wszystkiego. Teraz cała nadzieja w tobie. I w posiłkach od Lorda Hagena. Mhm. Będziemy dalej trwali na posterunku. Zanosząc modły do Inosa, by nie opuścił nas w tej godzinie próby. No dobrze. I co? I już? I mam teraz dymać do Hagena z powrotem? Czy ja chcę expić, czy nie? Wszystko tylko